Muszę się przenieść do tej Florencji. Bo jestem chyba teraz w willi. Tak, chcę do Florencji. Tam zostały te dwie pozostałe. Później będzie willa. No i koniec gry zaraz. Wow. Pomyślisz, że tyle tych partów będzie. Części tyle. 100 części prawie. Albo nawet lepiej. Niesamowite. Tyle gadania, tyle pieprzenia głupot, tyle błędów. Dobra, nie mogę tego ogarnąć już nawet. Gdzie te strony tylko były? O, zaraz tu jest jedna i tam niżej druga. Mógłbym je na mapie zaznaczyć wcześniej, czemu na to nie wpadłem. O, jest, widzę ją. Złodzieje mi się przydadzą, chodźcie ze mną. Odwróćcie uwagę głupich panów strażników, którzy nie umieją pilnować nic. Swoich portfeli tym bardziej. Pasze, widzisz tego berecie? Weź go posmyraj. Będzie niezadowolony z tego powodu. Zobacz. Oni lubią być macani po tyłkach, a nie po plecach. Dobra. Gdzie, Ezio? Właśnie. Łapiemy to gówno. 29. I ostatnia 30 to będzie. A trzeba je odszyfrować chyba. To tym się zajmie pan Leonardo. On chyba w willi gdzieś tam się ukrył. O, mam nadzieję, że tam będzie. Jak nie, to będę bardzo niezadowolony. Tędy. Tu przebiec. W prawo skręcić. Na skrzyżowaniu w lewo. Mijając mnichów. I po drabinie, baranie. Trochę naokoło pójdę. Nieważne. Dużo drogi jakoś. Źle poszedłem. Będę musiał trochę naokoło pójść. No dobra. Mierzę dachami, ale pójdę sobie tędy. Tu jest jakieś przejście. Tu na plac. Tak. Tłum jako się wdałem przy szubienicy. O, tu dyndali moi bracia. I mój łajczulak, mój papulcio. Który mnie nauczył, jak być asasynem. Strażnicy, gdziekolwiek jesteście, pokażcie się. Ja potrzebuję tu tłumu. Idź ode mnie tam. Nawet cię nie będę gonił, taki marny jesteś. Nie zasługujesz na moją uwagę. O, są kurtyzany chyba. Trochę daleko, daleko panny się tutaj ugramoliły. Mam nadzieję, że się po drodze nie zgubicie. Pamiętajcie, nie dotykać obcych siusiaków. Tylko te, co wam pokażę, macie tutaj posmyrać. No, dawajcie. Widzicie tego przystojniaka? Bierzcie go. Jest wasz. Za coś wam zapłaciłem chyba, nie? Zróbcie to jak ta. Z Medici. Nie, ze Sforców. Katerina. Zróbcie to jak Katerina. Wcześniej. Pokażcie jakie macie majty. Renesansowe. Wszystkie strony kodeksu, wow. Teraz czas przewoźnika znaleźć najbliższego. Panie przewoźniku, gdzie pan jest? Najbliższy jest tu. Może jest tam gdzieś niżej, ale go nie ma na mapie. To jest on. Ucieka bidulek. Mam cię!
Dzięki za pieniążki, które mi się nie przydadzą. 124 tysiące. Boże, Ezio mógłby za to swój własny interes otworzyć. Mógłby założyć burdello nowy. Opłacalny interes. Przyjemny, pożyteczny by łączył. Oczywiście w tych czasach to pewno, na pewno syfu było tutaj, ale... Cóż, i tak większość ludzi nie dożywała chyba 40 nawet. To. Źle by nie skończył. By się zadymał na śmierć. Kościół, zawieź mnie do willi. Bo to chyba Leonardo spoczywa. Ładuj się, ładuj. Trzeba będzie rozszyfrować te dwie strony. Może i więcej tam było, bo już nie pamiętam, czy odszyfrowywałem te pozostałe. Nieważne, ważne, żeby tu Leonardo był. Mam nadzieję, że on jest tutaj jednak. Jest Elka. Wow. A żeby było zabawnie, to wykupię wszystko, co tu jest prawie. Ona nie wspominała, nic nie wspominała o mapach skarbu. Trochę późno, żeby wspomnieć teraz. Ale mogę dodać cokolwiek od siebie. Mapy skarbu po prostu, jak się wykupi, to oznaczają miejsce położenia wszystkich skrzynek z pieniążkami. Nie wiem, czy one są wymagane, żeby jakieś 100% gry mieć, czy nie, ale... Jak ktoś chce sobie dorobić trochę, to może sobie kupić te mapy. No kupię sobie tu jeszcze apteczek, tam takie różne ulepszenia. Tak. Fiolki z trucizną, oczywiście. Dobrze. Mam tyle pieniędzy, że mogę sobie zaszaleć. Wow. O, tyle. Tyle apteczek, aż mi starczy w zupełności. No, trucizno na pewno, jak ja ich prawie nie używam. Są bardziej dla śmiechu niż do użycia. Noże sobie dokupię, o to mi się przyda. Amunicja. Ło, 25 noży do rzucania, no ładnie. Teraz to dopiero można zaszaleć. Tardy. Kiski, proszę bardzo, wszystko gotowe. Trzeba się przygotować do ostatniej. Do ostatniego starcia. Tak. You'll be well satisfied, I know it. Fajny widok kontekstowy. Dobra, Leo, gdzie ty jesteś tutaj? Gdzie ja cię znajdę? Tu już sobie siedzisz? O! Chodź, chodź. Przetłumacz mi to. I co ty malujesz na tej pustej, na tym pustym południe? Pewno siedziałeś tu kilka dni i żeś nic nie wymyślił. Iść ty, baranie jeden. A numerical substitution and a language shift. Give me a moment. It's done. 4. Nieźle. Panie architekcie, chyba już nic nie zostało do lepszenia. Salute, Serezio! Shall we take a look at it? Salute, Serezio! Salute, to mi zrobisz. Heil Ezio mi zrób. Te skrzynki trzeba pobrać. Dobrze. Idziemy do ściany. Bo potrzebuję... Ej, no zaraz. Ja tu potrzebuję ten kodeksu jeszcze. Jak to się robiło? O! Pięknie! Ściana jest cała. Co jest? O, myślałem, że mi gra jakoś przywiesiła. Jak to było? Tym i ustawić mapę trzeba. Nie, to było dobrze. To jest zaraz. Tak, to jest źle. Tu na dole fragment jeden.
I tyle. Jest cała mapa. Chyba dobrze, nie? No mam nadzieję. Dobra, i teraz trzeba porozmawiać z... Mario Time! Ezio! Powiedz mi czegoś, co nie wiem. Let us finish what you and my father started all those years ago. Indeed. Perhaps now we can finally make sense of this prophecy and put a stop to whatever it jestem is. Prorokiem, jestem prorokiem, jestem prorokiem. Waszą postacią w grze. The codex pages will lead us to it. Let's take a look. Ciekawy, gdzie jest krypta, tak się właśnie zastanawiam. Miejsce zaznaczono X. Zbadaj stronę kodeksu, żeby dowiedzieć się, gdzie jest krypta. Umiej stronę kodeksu, bla bla bla. Nie mogę stąd wyjść. Tam mogę wyjść, a tam czemu nie mogę? No kończy się tam zadanie. Więc po to były mi potrzebne wszystkie strony. No i... Dobrze mam to w ogóle umieszczone? Nie, no dobrze jest. Chyba. Tak jak teraz. To jest tak. To jest dobrze, te są dobrze. Tu jest wszystko ok. To jest źle. O właśnie. Zobaczyłem coś, co nie mogłem zobaczyć. Mimo, że jedna kartka była źle. Muszę to dotknąć. Dobra, kadabra. Czary, mary, hokus pokus i dwie fujary. I okazuje nam się mapa. Nie istniejąc krainy, to ciekawe skąd wie, że to jest mapa świata. A może to Tolkiena, świat. Wśród ziemi. A skąd on to wiedział? This is why he became Pope. Now I understand. It's not the vault alone he's gained access to, but the staff as well. What staff? The Codex always spoke of two keys.